Hej, dzień dobry moi drodzy, witam ponownie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Elden Ring na moim kanale i zabieramy się oczywiście za kolejne zadanie. Na sam początku zachęcam do stawienia oczywiście kciuka w górę pod tym odcinkiem, to będzie naprawdę duże wsparcie dla tej mało popularnej serii na moim kanale, którą naprawdę mimo wszystko świetnie mi się nagrywa i cieszę się, że jest tutaj taka mała grupka bardzo takich zaangażowanych fanów Alexa. Natomiast pogadamy sobie teraz z Zołcą, bo tak postanowiłem, że hej, skoro ona chce zrobić ostatnią wyprawę, to zróbmy to i miejmy to najgorsze z głowy, a potem dopiero zabierzemy się za kolejną misję, jeżeli pogadamy sobie z Foxem, który znajduje się już tutaj poza bastionem. Natomiast teraz czas będzie na przejście do fortu. Chodź ze mną. Wraz z Zołcą. Tak, jasne. Tylko postaraj się, by znów ci nie odwaliło, jasne? Bez obaw. Dobra, to się przenieśmy w takim razie. No, ręczymy za nią u naszych. Tak czy siak, tym razem. Sama już sobie poradzę. Od tej pory nie wchodź mi w drogę. Szkoda, że się dialog skończył. Czekaj chwilę, to wszystko? Co ty do cholery wyprawiasz? Mam to, na czym mi zależało i już cię nie potrzebuję. I nie zdradzisz mi nawet, czego dotyczył twój tajny plan? Nie. I lepiej nie pytaj. Jeśli chcesz posłuchać bezsensownej paplaniny, pogadaj ze swoją berserską dziwką. O kurde. Teraz nic mi po tobie. Z Zołzą coś jest nie tak. Kobiety to największa tajemnica tego świata. Chyba znów wpadła w autodestrukcyjny nastrój. Powinienem pomówić o tym z Kają. O, na własny rachunek. No dobra, niech ona pójdzie sama. Do bastionu. Oj, Jax, ciężkie przeprawy. Dobra. Chcę o kogoś zapytać. Mianowicie o Zołzę. A co? Ta zdzira znowu coś odwaliła? No dalej, przyznaj się. Co zrobiła tym razem? Po prostu nie wiem, co kombinuje. Kazała mi się zaprowadzić do dowódców wszystkich frakcji. Ale za każdym razem wypadło to tragicznie. Też mi zaskoczenie. Żadna z niej dyplomatka. I co dalej? Ostatnie spotkanie miała odbyć z berserkami z fortu. Co? Zabrałeś ją do szczura? Nie dotarliśmy do niego. Zołza bez przerwy obserwuje, kto wchodzi i wychodzi z obozu. Chyba na kogoś czeka. I tak po prostu ją tam zostawiłeś? Dlaczego nie? Postradałeś zmysły? Ta kobieta jest nieprzewidywalna. Może wybuchnąć w każdej chwili. Nawet jeśli, to ile zdziała jedna wojowniczka? Wykorzystała cię. Zdajesz sobie z tego sprawę? Cały ten jej dyplomatyczny plan stanowił jedynie podstęp. I to kiepski. W istocie wcale nie zależało jej na negocjacjach z dowódcami frakcji. Tyle sam rozgryzłem. Ale w takim razie o co jej chodziło? To zaledwie moje spekulacje, ale... Kilku porzuconych opisało mi okoliczności, w jakich parę lat temu opuszczała fort. Nic przyjemnego. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby jej powrót jakoś się z tym łączył. Co takiego złego uczyniła jako banitka? Otóż, co najciekawsze, nic szczególnego. Po prostu po wojnie z Albami ludzie zaczęli ją obgadywać. Na jaw wyszło trochę paskudnych i kompromitujących historii. Z poważanej wojowniczki szybko stała się pośmiewiskiem. Jej reputacja wśród banitów legła w gruzach. Nawet to, że była bliźniaczką księcia Tawaru, nie miało żadnego znaczenia. Z dnia na dzień znalazła się na celowniku każdej szumowiny, która potrafiła trzymać broń. Dalszy pobyt w forcie nie wchodził w rachubę. Gdyby nie uciekła, zapewne długo by nie pożyła. Tylko dlaczego chciała zjawić się tu właśnie teraz? Mieszkała w forcie naprawdę dawno temu. Wątpię, by ktokolwiek o tym pamiętał. Niemniej jednak ona najwyraźniej nie zapomniała.
Prawdopodobnie potrzebowała czasu, by się zmobilizować. Ciężko trenuje, odkąd do nas dołączyła. Jak widać, jest już gotowa. Dlaczego rozmawiamy o tym dopiero teraz? Bo nigdy nie interesowały cię jej wady. Zawsze pozwalałeś jej na wszystko, co sobie wymyśliła. Wolałam się w to nie mieszać. Pomyśl tylko, ile dla niej zrobiłeś. Według ciebie musiała się przygotować. Na co? Z tym pytaniem zwróć się do niej. Ja dość już powiedziałam. Nie zamierzam jej prowokować. Nie przyniosłoby to nic prócz żalu i gniewu. A na to aktualnie nie pora. Chodź ze mną. Dobrze. Może dokończymy ten wątek w takim razie. Aha, tutaj w knajpie będzie teraz. Fox chwilę musi poczekać, no są ciekawe sprawy tutaj do domknięcia i nie chcę skakać tak raz z tego wątku, raz na drugi. Także mam nadzieję, że również wolicie tego typu, Boże, rozwiązania. O kurde, myślałem, że wyhamowałem. Ała. Chyba nie do końca mi to wyszło, obawiam się. A stroje w forcie? Nie są najlepsze. Berserkowie mają teraz naprawdę wielu wrogów. Dosłownie co chwilę dochodzi do jakichś starć. Oczywiście wszędzie może być niebezpiecznie. Mimo to wolałabym trzymać Dexa z dala od tego wszystkiego. Tak czy owak, z Asgarem na pewno nic mu nie będzie. Tymczasem nie jestem w stanie zrobić nic więcej. Chyba, że ucieknie. Kurczę, no rodziców to często nie widuje Dex, trzeba przyznać. O, proszę bardzo. Jest Izauza. Ciekawe, jak zareaguje na Kajem, ale właśnie tak trochę celowo, delikatnie mówiąc, prowokuje to. Jak to możliwe? Dobra, wino, HP na maksa. Musimy pogadać. Spieprzaj! Pokiereszować ci mordę, żebyś się odwalił? Skończ z tym szaleństwem, dobra? Rozgryzłem, co planujesz. Tak? Co takiego? Nie zależy ci na dyplomacji, ani nawet na wspieraniu Morkonów. Masz w dupie Morkonów i ich cele. Skąd wiesz? Sądzisz, że do tej pory cię nie przejrzałem? Wykorzystałaś czas, jaki ze sobą spędziliśmy, by stać się lepszą wojowniczką. A teraz zamierzasz sprawić nam wszystkim w forcie prawdziwe kłopoty. I co ty na to? Uważasz się za mądrale, pudło kolego. Nie pragniesz zemsty za to, co ci się przytrafiło? Przecież praktycznie cię wypędzono. Kto ci o tym powiedział? Za żadne skarby nie pozwolę ci rozpętać wojny z berserkami. Berserkami? Według ciebie chodzi o nich? Skąd? Chcę załatwić tych skurwysynów, którzy zwali się moimi przyjaciółmi, którzy byli mi najbliżsi. Którzy wbili mi nóż w plecy i wszystko mi odebrali. Nadszedł czas odwetu. Jeśli tu są, znajdę ich albo kogoś, kto ich wsypie. No dobra. Nadal przebywają w forcie? Skąd ta pewność? Najprawdopodobniej urzędują już z księciem Ateris. Niewykluczone, ale postanowiłam wywęszyć ich tu, zanim zacznę ostrzeliwać cały jebany krater. Twoim zdaniem w forcie powiedzie ci się lepiej? Tak. Poza tym zahaczyliśmy już o krater, pamiętasz? Przypomina labirynt. Nie brak w nim kryjówek. Jeżeli się tam zamelinowali, nie obejdzie się bez wskazówek. To nie moja krucjata, tylko twoja. Wolę się w to nie angażować. Dobra, spierdalaj i trzymaj się ode mnie z daleka. Jak wspominałam, po chuj mi taka ciepła klucha. A co mnie to? Po chuj tu dalej sterczysz. No dobra, niech mała może.
W porządku. Przyda się. Namierzę z tobą tych starych kumpli. A, tak. A co, jeżeli już cię do tego nie potrzebuję? Trudno. Nie dopuszczę, byś tu doszczętnie namieszała. Nie tylko ty masz własne plany. Wolę mieć cię po swojej stronie. A gdybym się teraz wycofał, to na pewno zwróciłabyś się przeciwko mnie. Życie potrafi zaskakiwać. Oj, nie, no dobra. Co niech będzie. Ustaliłaś? Kilka dni temu w dzielnicy rozrywkowej w Ateris widziano Dana, jednego z moich starych ochroniarzy. Od dawna o tym wiesz? Wystarczająco długo. Mimo to niezbyt mądrze bym postąpiła, gdybym udała się tam sama. Trudno przewidzieć, iloma otacza się kumplami. Co właściwie się między wami wydarzyło? Kiedyś, gdy jeszcze walczyliśmy z Albami, sporo przebywałam poza fortem. Między innymi to wtedy pomogłam ci w bitwie o Lodowy Pałac, o czym chyba już kompletnie zapomniałeś. Musiałam darować sobie sprawy osobiste, dzięki czemu moi chłopcy zyskali czas, by przemyśleć to i owo. Na przykład to, jak polecieć ze mną w chuja. Ale przeżyłaś, prawda? Czy to nie wystarczy? Ponadto byłam dość ważną osobą. Wielu gości chciało mnie załatwić, zająć moje miejsce. W tym moi tak zwani sprzymierzeńcy. Ludzie, którym ufałam najbardziej. Ugadali się z moimi ochroniarzami i uknuli plan. Odnieśli sukces. Skurwiele zabrali mi dosłownie wszystko. Przez moment mnie nawet ścigano. Nic zabawnego, zapewniam. Wtedy właśnie natknęłam się na Morkonów. Mają trochę nie po kolei w głowie, ale z nimi przynajmniej wiadomo, na czym się stoi. Dlaczego cię zdradził? Co z tego miał? Mój Alexit. Skurwiel zniknął ze wszystkimi moimi oszczędnościami. Dużo ci ukradł? A jak myślisz? Byłam siostrą księcia, pamiętasz? Dochodziły mnie słuchy o każdym przekręcie i zawsze mi coś skapnęło. Ledwie na chwilę opuściłam gardę. To wystarczyło, by odkrył, gdzie trzymam forsę. Pora się z nim policzyć. Pewnie właśnie teraz siedzi w jakimś burdelu w kraterze, przepuszczając moje jebane pieniądze. Pomogę ci. Chodźmy do dzielnicy rozrywkowej i znajdźmy tego twojego starego ochroniarza. No to w drogę, jak za starych dobrych czasów. Oj, Kaja będzie niepocieszona, chociaż nie było informacji o tym, żeby miała nam za złe to wszystko. W twoim towarzystwie kopanie tyłków zawsze dostarcza mi więcej frajdy. Jak to miło z twojej strony. Hej, jeszcze nigdy nie przegraliśmy, no nie? Do czasu. Lepiej, żeby tak zostało. To niezbyt przyjemne miejsce. Super! Racja, wytropmy tego dupka, zanim się czymś zarazimy. O kurde. Zaczekaj! Poświęcisz mi minutę? Czy wspomożesz zbiórkę na szczytny cel? No kurna, no ważny, no. Mów dalej. No, zbieram datki na przedszkole. Zajmujemy się sierotami, karmimy je i rozumiesz, no, takie tam. No, nie znajdziesz paru kryształków? Tym biednym dzieciakom z przedszkola przyda się każde wsparcie. Tam. Przedszkole? Czy to czasem nie tak najpa w środku miasta? O szelaku, to nie kojarzyłem cię, więc liczyłem, że jeszcze tam nie byłeś. No dobra, przyłapałeś mnie, ściemniałem. Ale może i tak odpalisz mi garść kryształków, to naprawdę nasz szczytny cel. Zamierzam się najebać w trzy dupy. No dobra, masz. Czemu nie? Proszę. Serio? Dzięki. To pieprzenie podziałało, a to ci niespodzianka. Do zobaczenia w knajpie. Wypiję za twoje zdrowie, ty cudowny sukinsynu. Ach, moja głowa. No ej, totalnie ci odwaliło?
Musi cię ostro boleć, że albowie przestali cię uważać za swojego cudownego chłoptasia. Ejże, nie tak szybko. Umawialiśmy się, że wpuszczę cię raz i tylko raz. Więc spadaj! O czym to ja mówiłam? Aha. Nigdy nie byłem u władzy w Lodowym Pałacu. Dostałem bolesną nauczkę. Dzięki za przypomnienie. Do usług. Nie wolno ci tu przebywać, kolego. Spierdalaj! Przepuść mnie. No to podaj mi dobry powód. Wątpię, byś go miał. Tak sądziłem. Spieprzaj! Czy my tam mamy iść na pewno? Nie, w sumie. Jezu, to jest znacznik z nim. A to nie jest znacznik Zołzy. Ten kutas powinien kręcić się gdzieś w okolicy. Tu jest. Ej, Dupku, stoisz mi na drodze! Przetrzciałeś, gościu. Cześć, Dan, skurczybyku. Taki to pożyje, co? O, w mordę, Zołza! Kurwa, powinienem był się ciebie spodziewać. Najwyraźniej opływasz w kryształki. Szkoda tylko, że nie swoje. A, rozumiem. Zołza znalazła sobie nowego przydupasa. Jeśli masz nadzieję coś ugrać, to się rozczarujesz. Spadaj, kolego. Chciałbyś, co nie? To jest twój nowy ochroniarz? Jaja, co je robisz? Ten leszcz nie potrafi dobrze trzymać broni. Na pewno jakoś się dogadamy. Co ci kurwa odbiło? Zamierzasz puścić tę szumowinę wolno? Rozlew krwi nie będzie konieczny. Wręcz przeciwnie. Jakoś mnie to nie dziwi. No weź, co ty odpierdalasz? Dopadnę cię! Co jest? Widocznie A to nie jest moja walka, nie? Ja nie chcę zniszczenia. Jak nie umiesz walczyć, zajmij się sprzątaniem. Tylko nie to. Dlaczego? To nie chcę zniszczenia sobie zepsuć tego poziomu. Co jest grane? O kurde! Oleś, uderzyłeś mnie. Niewiarygodny. Naprawdę kiedyś powierzyłabyś temu Danowi swoje życie? Cholera wie, że kto jest. Gdy w grę wchodzi Elexit, nie ma rzeczy niemożliwych. Mimo to typ nie wygląda na zbyt lojalnego. Nie odwracałbym się do niego plecami. Czego ode mnie oczekujesz? To były chujowe czasy. Chujowe czasy chujowych decyzji. Przynajmniej problem z głowy. Trzeba się zająć kimś jeszcze? Wybierz sobie. Chyba wiem, gdzie szukać kolejnego. Jeszcze jeden stary ochroniarz? Twoja prawa ręka? Powiem ci, gdy go znajdę. Póki co, muszę się trochę podszkolić. Wszystko w porządku? Tak, są. Dobra, nic się nie zepsuło. Nie wierzę. Truf! Serio. Nie mieszam koleś, się do tego. Koleś padł po tym. Zaraz tego chatę można sprawdzić, no? Czy to nie było jego? Nie, to nie było jego. Jak nie umiesz walczyć, zajmij się sprzątaniem. Ale można przygotować jedzonko. Od razu. Dobra, nice. Naprawę trzeba zacząć od siebie. O kurde, ale tutaj filozoficzne teksty lecą. Nic jest pewne. 8? Też słyszałem tę plotkę. Dobra. O, nie jeszcze nie ma. Upraszczasz tego zbytnio? I jak na to wpadłeś? Mikstura lecznicza czy bimber? Niezależnie od tego, czego szukasz, dam ci dobrą cenę. Nawet nie próbuj nas oszukać, dobrze? Mam cię na oku. Ja? Oszukać? Dlaczego myślisz? Czekaj. Zołza, tak? Siostra starego księcia. Zgadza się. Dlatego uważaj, jak ze mną rozmawiasz. No proszę, jaka
elita. Odpuść sobie, panienko. Logan to już historia. Tutaj nie jesteś od nikogo ważniejsza. To jak? Kupicie coś wreszcie? Jak tam interes? Znakomicie. Każdy, kto zdoła tu wreszcie dotrzeć, potrzebuje z reguły mocnego drinka. Na citu. Póki aż się uginają, a destylarnia wylewa z siebie więcej niż mój własny pęcherz. No i okazjonalnie zdarzy mi się przekazać komuś to, co sam wiem. Z tego również są jakieś pieniądze. Okej. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Jasne, ale to cię będzie kosztować. Otwieranie zamków na wyższym poziomie. Tworzenie mikstur, hakowanie. Dobra, to raczej nic z tego. Tu brakuje. Nie, no nie możemy się niczego nauczyć sensownego. Więcej expa. Dzięki wypełnianiu misji, inteligencji więcej sprytu bym potrzebował. Dobra, na sprzedaż co masz? Za 500 małe eliksiry, a te? 600, sporo. Ale kupię. Tym samym mógłbym mu sprzedać trochę złomu. Dobra. Już prawie się odkuliśmy za te zakupy. O kurde, to jest... Jakie to jest dobre! Można ulepszyć do ostrza sędziego. O kurcze. I to jest znacznie lepsze niż to, co ja mam. To jest tego dana, nie? 68 siły i zręczność 53. O, shit, ja muszę to dla expić sobie postać teraz. Dobra, bym to sprzedał przypadkiem, by było. Nie możemy się na razie delevelować. Okej, okay, ale ogarniemy. Szkoda, podczas ta broń, którą mamy, jest legendarna i ma sloty. Co tu się dzieje? Aha, on tnie mięso. Myślałem, że ktoś dostał w łeb. Dobra. Co, rozumiem, że musimy trochę pobiegać, tak? To było to... Dobre... Swoją drogą by się jakiś portal do cholera przydał. Bardzo. Ale to bardzo by się przydał jakiś teleporter. Tak, kradzież nauczyciel, Hektor. Do Brandy możemy podejść, to tam chyba właśnie to przedszkole. Być może tam coś się odpali jeszcze z jej questem. Mam nadzieję. A, też ma. Okej. Będzie po wszystkim. Ja bym w to do końca nie wierzył. Mam inne zdanie. Szkoda mi jej. Wow! Bez pozwolenia Zandera. Nic tu po tobie. Co jest grana? Spadaj. Serio? Ja pierniczę, naprawdę aż tak mnie to będzie wyrzucało? No dobra. Generalnie... wydaje mi się, że chyba na razie to możemy zakończyć. Ona się pewnie odezwie, jak coś tam będzie do roboty, więc... Zajmiemy się, słuchajcie, w kolejnym odcinku czymś innym. Może do Foxa po prostu powrócimy sobie i byłoby okej. Nie potrzebuję cię już. Czekaj w bastionie. Tak, jasne. Okej. Okay. Moi drodzy, także myślę, że na tym moglibyśmy sobie na spokojnie zakończyć. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie i zapraszam na kolejny odcinek z Alexa 2, który pojawi się już niebawem na kanale. Dosłownie bardzo, bardzo szybko będzie. Także subskrybujcie, aby niczego nie przegapić i do zobaczenia za chwilę w kolejnym odcinku. Pa, pa. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.